Witam Was serdecznie. Jak widzicie, wróciliśmy z powrotem do dużego hangaru. Dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień, gdy założymy skrzydła, ale to nie wszystko w tym odcinku. Nasze zastrzały mamy przygotowane, odebraliśmy je z malowania. Normalnie przychodzą bez pomalowania, są jedynie zabezpieczone. Potem możemy je dowolnie personalizować. Na tym etapie również moglibyśmy mocować rurkę Pitot, która jest oczywiście w zestawie razem z naszym samolotem. My natomiast będziemy bazować na awionice firmy Garmin i również rurkę Pitot będziemy mieli z tej firmy. Będzie to GAP26 z podgrzewem oraz AOA. Mamy również certyfikowane przewody, które są trochę mniej elastyczne niż te, które są w oryginalnym zestawie. O wiele lepiej się układają, poza tym znam je bardzo dobrze i wiem, że sprawdzają się w każdych warunkach. Zastrzały załapane do kadłuba, możemy teraz mocować skrzydła. Jak widzicie, za mną skrzydła mamy zarzucone. Trochę nam to zajęło, trochę było uciążliwe, bo w dwie osoby jednak ciężko zarzuca się skrzydła. Musimy już tylko poskręcać wszystkie śruby i przechodzimy do następnego etapu. Nakrętki głównych stworzni mocowania skrzydła są nakrętkami koronkowymi, zabezpieczonymi zawleczkami. Reszta nakrętek jest standardowo, tak jak w całym samolocie, nakrętkami samohamownymi. Następnym punktem jest montaż klap i lotek.
Odebraliśmy naszą konsolę środkową z malowania, możemy przystąpić do jej uzbrojenia. Na początek zamontujemy nito nakrętki, dzięki którym będziemy mogli przykręcać pokrywy boczne naszej konsoli centralnej. Użyjemy do tego specjalnej nitownicy do nito nakrętek. Nito nakrętkę nakręcamy. Umiejscawiamy w otworze i zaciskamy. Mamy zamocowane nito nakrętki. Przykleiliśmy również uszczelki na wszystkie krawędzie. Pora zabrać się za dźwignię ssania, która będzie przychodzić w tym miejscu. Jak widzicie, mamy dwa otwory. Są również w zestawie dwie dźwignie. Druga jest od zmiany położenia klapki trymera. My będziemy mieli trymer elektryczny, więc nie potrzebujemy jej montować. W to miejsce przyjdzie co innego. Pora na podłogę. Jak widzicie, jest już zamocowany zawór hamulca ręcznego oraz zawór paliwa. Zamocowaliśmy do zaworu hamulca postojowego przewody nylonowe 1/8 cala, który jest przytwierdzony do podłogi. Teraz założymy wężyk zabezpieczający przewód. Tak zmontowaną podłogę możemy już przymierzyć do kadłuba. Możemy zamocować już mieszek wolantu. Kilometrówka musi być zrobiona, oczywiście. Podłoga oraz centralna konsola na swoim miejscu. Przeprowadziliśmy wcześniej przewody hamulcowe, teraz należy je podłączyć do pedałów sterowania sterem kierunku oraz do podwozia. Mamy teraz do zamocowania taki oto pojemnik na płyn hamulcowy.
Możemy teraz zamocować siedziska oraz taką podpórkę pod plecy. To jest wszystko w tym odcinku. W końcu nasz bushcat wygląda jak samolot. Ma już skrzydła, klapy, lotki i zrobiliśmy znaczną część kabiny. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz pod spodem, jak Wam się podoba. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!